generalnie, no cóż, niezła jest zamuła, tak, mamy zimę, tak to wygląda, tak, śnieg był, ale już go nie ma, więc jak ktoś ma wątpliwości, że coś tutaj nam się zmienia, to cóż, pozdrawiam serdecznie. A jak jest taki ciężki klimat, to najlepiej po prostu do kuchni przyjść i coś ugotować, coś zrobić pozytywnego do jedzenia, na przykład wesprzeć siebie energią jakąś, holi, stafem, czymkolwiek. Żeby nie dać się zamulić, nie wejść w tą energetykę dołu jesienno-zimowej aury depresyjno-psychopatycznej, po prostu trzeba działać, odpalić Tao. I dzisiaj zrobimy sobie pirackiego devolaya, przepis Krzysiu mi podesłał. Zobaczymy, jeszcze tego nie robiłem, myślałem o tym na warsztatach, ale trochę przy większej ilości ludzi to jest trochę za dużo jest efortu, że tak powiem, i nie ma często na to czasu, ale tutaj możemy sobie dzisiaj po prostu strzelić właśnie takiego devolaya pirackiego. Więc musimy pana szpinaka najpierw ogarnąć. Taki jest los warzyw, zwierząt, ludzi, zjawisk. Wszystko po prostu trwa przez jakiś czas, tańczy i się rozpuszcza po prostu w matce pustce. Stawimy sobie to. Damy sobie 100 stopni. Cóż. Pyk. I co? Do pieca. Po przepis najlepiej wchodzić na bloga w opisie filmu, pod filmem. Jest przepis, jest wrzut z bloga i polecam również subskrybować bloga, czyli mnie. Bo wiadomo, jak to jest na tych platformach korporacyjnych, wiadomo, jak to działa, więc najlepiej po prostu blogaska wpisać swój e-mail i dostajemy wtedy temat po prostu na swoją skrzyneczkę. Dobra, i kolejną rzecz, którą musimy zrobić jako prep tak zwany do naszego devolaya, to ugotować po prostu kaszkę jaglaną. Bardzo pyszna i w ogóle oczyszcza nam wszystko, cały ten temat. Tu jest kaszka, a tutaj mamy sprzęt do gotowania tej kaszki. I co zrobimy? Takie coś. Więc możemy się cofnąć o przemiany. Damy sobie trochę kurkumy, żeby była fajna, taka żółciutka. Damy trochę cynamonu. Zalewamy temat. O, jaki fajny cień. Kaszki jest 350, wody mniej więcej 700. Szpinak się rozmraża tam. Kaszka chodzi tam i działamy dalej. Do tego ziemniaczki musimy obrać. Tu jest mniej więcej kilogram. Później tak pół na pół musimy to wymieszać. Mniej więcej, jak to w pirackiej kuchni, mniej więcej. O, trzeba obrać. Więc abrakadabra. I wydarzył się magic. I z czułością delikatnie wkładamy ziemniaczki do garnuszka. Już nie będziemy wydziwiać z gotowaniem według pięciu przemian, a można to zrobić tak, że wrzucamy te ziemniaki na wrzątek. Tu woda. Zasób bezcenny. W przemianie wody dajmy jeszcze, jak zwykle, soli z Himalajów. Unhappiness or misery or unsatisfactoriness or not enough. I przykrywamy i odpalamy. O, teraz już chodzą nam trzy rzeczy, bo ta jakby zdolność podziału wagi w kuchni jest bardzo very important, istotna. Tam nie, dobra. I coś pipczy. Alarm. No już, fałszywy alarm. Więc pyrki pyrkocą, a my musimy zrobić kolejny temat, czyli po prostu w przemianie metalu posiepać cebulę i obrać czosnek, ponieważ zrobimy do tego masełko czosnkowe. To jest właśnie przemiana. I to jest związane z płucami i z jelitem grubym. To jest taka nasza zwierzęca dusza, po taki instynkt przetrwania. Tak, taka, po prostu można powiedzieć, że to jest najbardziej egoistyczny duch. Klasycznie
bo narzędzia, jak się o nie dba, po prostu niszczeją. Trzeba dbać o rzeczy i uważam, że to jest jedna z wyższych form ekologii. Trzeba posiepać temat. Tak grubiej. Pyrki cały czas pyrkają, cebula obrana. Teraz, czego nikt nie lubi, pobieranie czosnku. Można go namoczyć w wodzie i po prostu wtedy tylko grzbietem noża. Całe to social brylowanie, no na tym to polega, tak, że wyświetlamy się po prostu intencjonalnie w taki sposób, jaki chcielibyśmy być postrzegani. A zaplecze, no cóż, najczęściej wygląda inaczej. No. I jeszcze to, co musimy zrobić, to odcedzić pomidorki suszone, które już są pokrojone, można takie kupić, ale nie pozbywać się oleju, bo olej, ważna rzecz, na pewno się przyda i to wkrótce. Więc czosneczek sobie zrobimy cały, sobie zmielimy sobie w maszynie z tym olejem. Zakładamy. I szpinak, jak już widać, gotowy. Co trzeba jest sprawdzić? O, jest sitko, temat. Dobrze, musimy po prostu wygnieść ziemniaki i zmielić kaszę jaglaną. I teraz przykładamy to do dużej miski, do której wrzucimy też kaszę. Dobra, teraz zrobimy masę. Czyli temat. I co? Damy trochę oleju w przemianie ziemi. I w przemianie ziemi damy trochę skrobi ziemniaczanej. Doprawimy mielonym czosnkiem, bo jest jak jest. Trzeba więcej. Kary damy, jak zwykle. Soli. Solidnie trzeba dać. I w zasadzie mamy zrobiony temat. Dużo wyszło. Będą kopytka. No i co? Trzeba się ubrudzić tymi ręcoma. I do tego, kochani, zrobimy sobie młode marchewki pieczone. Tylko tak. Pyknięte. Trzeba trochę oleju, pieprzu i soli. Znowu Picasso. Nikt nie ucieka. Chociaż są tacy, którym się udaje uciec z tej. Wiadomo. Pieprz i sól razem. Polecam taki miks. Temat wjeżdża po prostu. Ceremonię czas zacząć. Będziemy robić farszyk. Dobra, więc tutaj mamy zmieloną kaszę i ziemniak. Tutaj mamy szpinak. Można go troszkę pozgniadać w łapach, żeby odcedzić. Tutaj mamy mozzarellę, cebulkę. Odpalamy temat. Olej, niech się trochę nagrzeje. Do tego łyżka, cebulkę. Pyk. Teraz do cebulki od razu czosneczek, curry. To trochę najdzie tematem. I co? Pomidory suszone. Dobrze, się dusi się. Szpinak. No, czuć ten czosnek. Teraz damy trochę sosu sojowego. Przemianie wody. O. I teraz damy mozzarellę. O. Na grubo. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda całkiem efektownie, że tak powiem. W pirackiej kuchni będziemy po prostu zaraz robić tak zwany devoleje. Ja tego nie robiłem jeszcze. Zobaczymy, jak wyjdzie. To co? Lepiej sobie takie coś. Nie wiem, czy to w ogóle tak, czy większe. Nie mam. I don't know. Daję trochę farszu. Nie za dużo, żeby go zawinąć. Do tego bułka. Tarta. No cóż. Zobaczymy. I co? Wysmażymy go.
Co, damy trochę oleju, nawet nie trochę, tylko sporo. No, już sprawdzamy. Wygląda całkiem, całkiem. Bierzemy temat delikatnie, bo jest kruchy. Niech się smaży. Jak to mówią, pierwsze koty do roboty. Nie przywarł. Jest nadzieja. Odwróciłem go na drugą stronę. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest tak źle. O, to wygląda. O, pewnie w ogóle to nie jest to, o co chodziło. Krzysiu pewnie robi to lepiej, ale najważniejszy w tej sprawie jest smak. Smak. Dobra, i położymy sobie go na blachę, co by można było go odgrzać. Na górze jest marchewka, na dole jest nasz dzisiejszy król Devolai. I do tego, jakby tego było mało, wrzucamy masło, śmiało, bo zrobimy masło czosnkowe. Więc rozpuszczamy masło, o, bo zaraz czeka nas wiadomo. Więc masło nam się pięknie, ale to pięknie rozpuszcza. Dajemy czosneczek, mieszamy. Jest cudownie. No i damy soli po prostu. No bo jak to? I to tak konkretnie. Ponieważ ta sól pomaga nam po prostu lepiej myśleć. Ale żeśmy się narobili. No taka się zapowiadała ta niedziela smutna, ale zawsze kuchnia rozwesela, no moim zdaniem, tak? Człowiek przychodzi po prostu, zaczyna coś działać, nie zamula, tak? Musi ruszać ciałem, musi trochę myśleć, ale za to lubię właśnie kuchnię, że jest to kreatywne, jest to w pewnym sensie praca fizyczna, tak? Czyli pomaga nam po prostu zachować ciało w ruchu i służy innym, tak? I nam samym. Czego więcej chcieć? Foods, not bombs. Więc tu mamy Devolaya, tak. Jest to debiutancki Devolay. Dajemy trochę masełka. Pieczone marcheweczki. Tak. Wyglądają całkiem sympatycznie. Tak wygląda temat zimnego, zasmażonego buraczka. I do tego siepnę sobie kefirek. Nie browarek. Uważam, że alkohol jest zakałą tego kraju. Odpuszczać temat. O! Saluto! I co? Finish. Sprawdzimy trochę temat. Yeah! Marchewiczka. Więc trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.